Nie w ogóle słychać? Nie chcę się... Słabo? No, dobra. Tak sobie. Uch. Spróbuję coś lepiej. Zacichnę zasłonę. Okej, słychać mnie? A trochę lepiej? Git. No to możemy zaczynać. Cieszę się, te wszystkie tak mega i słychać super. Super. Bardzo mnie to cieszy. No to lecimy z tematem.
Mam pytanko, prawdopodobnie, czy nie pytanko, tylko taką sugestię, bo prawdopodobnie nie wszyscy z Was mają zainstalowanego Greenfoota. To pokażę go ściągnąć. On ze mnie swój pulpit na momencik, czy nie na momencik, tylko właściwie do końca webinaru on będzie dostępny. I pokażę. Ok, tutaj niektórym się już instaluje. Ekran. Dobra. Powinniście widzieć pulpit mój. Widać? Tak, nie wiem. Ok, super. To sobie uruchomię to. I tak. Greenfoot ściągamy ze strony greenfoot.org. Tutaj mamy naszą główną stronę Greenfoota. Ale nas interesuje właściwie zakładka software. Klikamy sobie na software i tu mamy parę rzeczy do wyboru. Windows, MacOS, Ubuntu, Pure Java i Standalone. Czym one się różnią? Tak pokrótce powiem, o co w nich chodzi. Standalone to jest cała paczka greenfootowa razem z no JDK w sumie, to co tutaj widać, prawda? Czyli pobieramy tak 190 MB plik, rozpakowujemy go i mamy Greenfoota. Pure Java to jest 25 MB plik z samym Greenfootem, który wymaga już zainstalowanego JDK, zresztą też jest napisane, i on przy pierwszym uruchomieniu pyta, gdzie jest lokacja tego Java Development Toolkit. Trzecia opcja Ubuntu to jest też paczka, podobnie jak Pure Java, to jakieś 25 MB, która się instaluje. No to właściwie dalej, 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 dalej. MacOS X tam. W MacOSie chyba to też instaluje bez żadnego problemu. Tak. W MacOSie się instaluje bez żadnego problemu. No i Windows, jak to Windows, instalator do ściągnięcia i no, tak jak właściwie każda instalacja Windowsa. O, już, to już. Momencik, ja sobie zrobię to może tak, żeby widzieć przy okazji też czat. Ok. Greenfoot.org. Greenfoot.org i tam jest zakładka software. Greenfoot.org. I pod spodem jest zakładka This Software. Takie coś. Jak sobie na to przejdziemy, to mamy do wyboru parę opcji. Teraz bardzo bym prosił, żebyście sobie pościągali którąś z tych wersji. Na nasze potrzeby polecam wersję Windows i Standalone. Natomiast Mac niestety były problemy. Nie mam już Maca, więc nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem w stanie pomóc. Znaczy wiem, że tam jeśli się zainstaluje Pure Java, to tam trzeba włączyć w ustawieniach instalowanie z zewnętrznych źródeł. I to pomaga. Przynajmniej u mnie pomogło. Dobra. Na nasze potrzeby polecam wersję Windows, czyli z całego tego instalatora 190 MB. I wersję standalone, bo ona na gwizdku działa, prawda? Więc to jest jak najbardziej bardzo fajna rzecz. Tutaj mam w razie czego mirrory do wersji. Z Google Drive. Jakbyście mogli. Jakby Wam szło jakoś wolno to pobieranie z Greenfoota, to w tym momencie macie to. Macie to na moim dysku Google. Ta wersja to jest wersja standalone, czyli plik zip. Ta wersja poniżej to jest instalator Windowsowy. Więc
Jak coś? Czy na Windows Expressa działa? Nie testowałem. JDK na pewno zostało usunięte, wsparcie dla XP zostało usunięte wraz z oficjalnym wsparciem Windowsa XP dla Java i dla wszystkich innych oprogramowań. Nie testowałem. Może to zadziała. Na pewno Pure Java, inaczej, Pure Java powinno zadziałać. Pure Java powinno zadziałać, przy czym no, trzeba mieć wersję, znaczy, trzeba mieć JDK zainstalowane. Ewentualnie standalone też powinien zadziałać. Ten instalator nie jestem pewien. Co z nim z Vista? To podobnie jak XPeg. Będzie albo Pure Java, albo standalone. Nie testowałem, nie mam. To jest 150 MB, więc może być około 10 minut. A z czego ściągasz? Z Greenfoota, czy tutaj z tych Google'owych? Z Google powinna iść maksymalnym Twoim włączem. Dobra, ale to za chwilkę tak jeszcze. No, 10 minut to akurat. Aha, no to może się tak ściągać. To w międzyczasie jeszcze opowiem, jest coś takiego jak Old Versions, starsze wersje Greenfoota no są przeróżne, prawda? Mamy 2.4.2, czyli starszą, ale stabilną, fajną wersję. No i używamy w tym momencie najnowszej 3.0.4. No i też różne opcje do wyboru. To jak to się w międzyczasie pobiera, to to na razie sobie zerknę przez współdzielenie ekranu, a załączę sobie prezentację. Boom. I jest. Widać? Powinno być widać. Dobra. Super. Dzięki. Chill out and have a cup of Java on me. Czyli pokrótce opowiem w międzyczasie, jak się ściąga. Co to jest ta Java, o co w tym chodzi i gdzie byli rodzice, kiedy to się wszystko działo. No to przechodzimy sobie do następnego slajdu. Jak zaprogramować? Aha, dobra, to już. Wrócę tylko to. O, faktycznie mogę. O, pardon. To są wersje Google'owe. Ten pierwszy wersja standalone, ten drugi jest instalator Windows. OK. Jak programować w Javie? OK, literówki. Jak programować w Javie? No, przy pomocy notatnika na przykład, czego nie polecam. Ja się uczyłem na notatniku na studiach i to było złe. Mamy też Greenfoota obecnie, co jest bardzo przyjemnym rozwiązaniem na początek. No cześć. I z tego się na tym się skupimy. A następnym krokiem są właśnie komercyjne środowiska deweloperskie, jak Eclipse, NetBeans, IntelliJ i wiele, wiele innych. Okay. Czemu Greenfoot? To jest akurat zrzynka z naszego oficjalnego oficjalnej prezentacji na temat wystarczy instalator Windows. Zrzynka z naszej prezentacji oficjalnej do Javy. I to wygląda w ten sposób, że mieliśmy sobie Scratcha, którego się programowało przy pomocy bloczków, prawda? Przeciągaliśmy sobie bloczki, no i się tam układało po kolei w program, było wszystko super. Potem przeszliśmy do troszkę bardziej zaawansowanej rzeczy, czyli App Inventora na
urządzenie mobilki. O, super, że na Sirze działa. I to też się przy pomocy klocków programowało. W Greenfoodzie już nie będziemy używać klocków, ale jest o wiele przyjemniejszy interfejs niż przy reszcie dostępnych środowisk. Będziemy sporo pisać, ale to będzie ładnie wizualne. Bo tak normalnie może być, choć będą różnice. To opowiem, jakie będą różnice między 2.4.2 a 3.0.4. Halina, jaki problem dokładnie? OK. Makos. Instalator, a wersja standalone? Czy właśnie standalone pobierałaś? OK, to jest wersja Greenfoota. A jaki? No właśnie, bo na XP-ku może być faktycznie wymagana wersja standalone, a nie ten instalator MSI. Będzie na YouTubie. OK, dobra. W międzyczasie będę sobie mykał dalej. OK, tutaj przejdźmy do Greenfoota, czyli do takiego normalnego pisanego środowiska. Przechodzimy tutaj. Czym jest Java i do czego się przydaje? To tak, Java jest językiem w pełni obiektowym, podobnie jak C++, C# i wiele innych tego typu rzeczy. Język obiektowy, czyli taki, który skacze sobie między różnymi fragmentami kodu. O, ktoś mi tutaj za bardzo pojechał. Czwóreczka. Czyli to nie jest jak jakieś programowanie funkcyjne, czyli po kolei po prostu się wykonują operacje i tyle. Tam jest już podłączanie różnych klas, obiektów, o tym będziemy mówić za moment. Klas, obiektów i to jest takie skakanie. Co daje ogrom możliwości, jeżeli chodzi o odwzorowanie naszego świata w świecie właśnie takim wirtualnym przy pomocy właśnie języka Java. OK. Java to nie jest JavaScript. To musicie sobie zapamiętać. To są dwa różne języki. JavaScript jest, jak sama wskazuje, językiem skryptowym. Java to jest brutalny język programowania, ale bardzo przyjemny. No i tu jest, mają tyle samo co sam i samochód, a w wersji angielskiej tyle co ham i hamster. Więc bardzo mi się cieszy, gdyby mało osób myliło te dwa języki. OK. Java to nie są aplety, bo dlaczego jest ten punkt? Bo wiele osób kojarzy Java z apletami. Co ma być z tą Javą, skoro Firefox już ją całkowicie usuwa z siebie, Chrome nie wspiera, Explorer ledwo co zipi na tym i tak dalej, i tak dalej. Java to nie są aplety, a to właśnie aplety są przez te przeglądarki całkowicie omijane, bo stwarzają zagrożenie, są już mniej wydajne, ale właśnie najważniejszym powodem jest brak bezpieczeństwa. Natomiast aplety były przydatne za czasów, kiedy się rozwijał Flash i było niejako alternatywą do aplikacji flashowych.
I jak wiecie sami, i Flash, i Java właśnie w tym momencie zostają całkowicie wyrzucane z różnych przeglądarek. Ten punkcik. Bardzo było nawet napisanie aplikacji webowych, głównie finansowych, choć nie tylko, jest na podobnym poziomie co C++. Do aplikacji webowych, głównie finansowych, ale jest sporo małych projektów, które korzystają z Javy, i które nie są finansowe. I jeśli chodzi o aplikacje webowe, to są bardzo fajne frameworki do tworzenia takich aplikacji. Nieco zmiany znajduje się w Androidzie, właśnie, bo Android bazuje na Javie. Gdybyście sobie spojrzeli na Android Studio i próbowali jakąś apkę napisać, no to wiele podobieństw tam jest. Tam sporo rzeczy Android narzuca, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli znasz Javę dobrze, to możesz bez problemu wchodzić na programowanie w Androidzie. Okay. Co będziemy robić? Na dzień dobry, klasy i obiekty, czyli różnica między tymi dwoma pojęciami. Jak to Java jako język programowania mocno zależy od obiektowości i obiektów, które się znajdują w aplikacjach. Piękne warunki to klasyka tak naprawdę. Metody. Czym są metody? Czy to jest coś innego niż funkcje, czy nie, czy to jest jakiś odrębny byt, czy coś. To się tego dowiemy. Typy danych. To też sobie opowiemy dziś pokrótce, a może na przyszłych zajęciach troszkę więcej. Odczytywanie z pliku, bo nie zawsze użytkownik chciał wypisywać 20 różnych danych i klikać Enter. To jest czasami mocno irytujące. Tak, to sobie przygotuję pliczek z 20 danymi. My sobie je weźmiemy i zmanipulujemy, co zresztą jest napisane w ostatnim. Rozmowa w aplikacji z użytkownikiem to jest właściwie powiązane z tym, ale to właśnie na takiej zasadzie, że aplikacja nas pyta, jak się dzisiaj czujesz na przykład? A my odpowiadamy, dobrze, co u ciebie? No i w ten sposób takie gadanie z aplikacją. Okay. Przejdźmy sobie teraz do teoretycznego podejścia klasy a obiektu. I to, co tutaj jest na obrazku pokazane, to jest całkiem dobry przykład zobrazowany, czym jest klasa, czym jest obiekt. Bo klasa to jest taka foremka. To jest taka forma, według której tworzą się obiekty. One mają swoje własne właściwości i różnią się między sobą w jakichś tam mniejszych lub większych szczegółach. Natomiast, gdyby tak wziąć, to ciastko jest właśnie obiekt. To ciacho. Ta foremka to jest właśnie kasa. Czyli przy pomocy klas rzeźbimy sobie obiekty. A bardziej praktyczne zastosowanie za momencik. I typy danych. Pokrótce, nie widzę całego slajdu, to znaczy co? Co ucina? Dolnej części. Znaczy, w tym slajdzie akurat jest tylko to ciacho, to zdjęcie. No.
Dorzuty, czyli dotąd? Więc ja i tak to udostępnię później. Gdzieś pół pętli. Aha, okej, tutaj. No a to jest generalnie ciach, więc tutaj. Okej, to przerzucam. Typy danych. Mamy no, z tego typu, z takich typów będziemy sobie super data. Będziemy się bawić, z takimi typami danych będziemy się bawić. String, czyli ciąg znaków. I przykładem jest alama kota. Integer, czyli liczby całkowite. Przykładem liczba 2016. Float, zmienne, czy liczby zmienne przecinkowe, czy 14. Zauważcie kropkę, nie przecinek. To jest ważne. I na samym końcu boolean, czyli zmienna logiczna, true lub false. Czyli te dwie wartości. Czasami można spotkać zamiast boolean, o, chyba nie napiszę tutaj, ale jest też typ danych o nazwie short. On przyjmuje bardzo małe wartości, chyba od 0 do 128, bo nawet mniej, trochę więcej, musimy sprawdzić jeszcze. No i właśnie przy pomocy tego shorta możemy wziąć, że 0 to jest true, a 1 false, to odwrotnie, no, jak chcę. O, dzięki Rafał. O, czyli do 128. Jej. No i to jest tak. I tyle. Jeżeli chodzi o prezentację, zajmiemy się troszkę bardziej poważniejszymi rzeczami. Pytanko, czy wszyscy mają zainstalowany Greenfield? Chociaż lepsze pytanie byłoby, czy ktoś nie ma zainstalowany, czy miał ktoś jakiś problem z tym? Farol pyta, zezwolić. Wyzwolić firewallowi na dostęp. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie. Okej, okay, jaki problem? Agnieszka? Ja pewnego pliku. Małgorzata, która nie wie co pobrać. Ci, którzy się spóźnili, ja i Marta wrzuciliśmy linki do pobrania Greenfoota. No i jak Marta mówi, dzięki za to, wybierz, wezmę swój OS. Jeśli nie chcesz mieć jakichś większych problemów, to sobie weź się instalator Windows. Ale ja bardzo polecam wersję standalone też. Tak, wybrać Windows. I to się może troszkę jakiś czas pobierać. Dobra, ale generalnie nie widzę, że mniej więcej słaby transfer. No to właśnie na to wydałem te Google'owe mirrory.
jest na przykład instalacja, instalka tego. Polisz, znaczy polski jest język nieoficjalny, wydany przez mistrzów kodowania, ale to na przyszłość sobie zostawimy jako spolszczyć. Jakby był na rynku Windows? Greenfoot Windows. Jeszcze raz. Na razie się nie da go spolszczyć, ale to trzeba poprosić. Już jestem. Powinienem być. Jestem? Jestem. OK. Dobra. Na następny webinar, bo trzeci, zrobimy sobie jak, no nie ma polskiego, czy nie ma oficjalnego polskiego. Nie ma oficjalnego polskiego. Możemy zacząć, już to robimy. Włączę sobie prezentację i przejdziemy do... No to jest druga sprawa. Zawsze są po angielsku, środowiska też i języka na razie nie zmienię na polski. Ale dam wam znać, gdzie to zmienić. Uruchomię sobie Greenfoota. Jeśli o takie coś pyta Windows, zezwolić. Zezwolić i będziemy mieli po chwili naszą zieloną stopę. OK. Dobra. Mamy uruchomione? Powinniśmy mieć. Tak. OK, dobra. To pokrótce powiem, co tu jest. Zrobimy sobie nowy scenariusz. I w wersji 2.4.2 nie mamy czegoś takiego jak New Stride Scenario, ale nas i tak interesuje nie Java Scenario. Wybieramy sobie New Java Scenario. Ja sobie wezmę Pulpit. I nazwiemy sobie ten nasz projekt intro. Dajemy create. Greenfoot nam znika. Po to, żeby się pojawić znowu. Teraz mogę o nim opowiedzieć trochę. Okay. To okno tutaj. Nie wiem, czy widać kursor. To tutaj okno największe, to ten biały prostokąt. Tutaj się będzie wykonywała nasza aplikacja. Czyli tu będą się pojawiały obiekty, które będą ze sobą gadały, będzie się robiła jakaś animacja i tego typu rzeczy. Intro.
Prawda, nie widzę teraz, co piszecie, ale to będę zerkał co jakiś czas. OK, czyli tutaj mamy okno uruchomienia aplikacji. Tutaj się będą działy rzeczy niestworzone, cudowne i w ogóle. Pod spodem mamy guziki do i suwak. Guziki i suwak do kontroli tej naszej aplikacji. Run to jest uruchomienie aplikacji, akt to jest pojedyncza akcja tego naszego programu. Reset to jest przywrócenie go do ustawień domyślnych, a szybkość sobie kontrolujemy szybkość tej aplikacji. Czyli no, szybkość jak to szybkość. Dokładnie tak. Przerywa? Ojoj. Oj. Dalej przerywa, czy trochę lepiej już? Dobra. Z prawej strony mamy coś takiego jak drzewko klas. To się tak ładnie nazywa, drzewko klas. I mamy world classes, czyli klasy świata, i actor classes, czyli klasy aktorów. Klasy aktorów to są takie nasze duszki, zapożyczając ze Scratcha terminologię, a świat to jest nasze tło. Nie, nie tło. Tam było coś z tym, też coś w podobnym sensie. Scena. O, dziękuję. Nie masz obszaru roboczego. Nie masz obszaru roboczego. Moment. Nie to. To. Sia. To już sobie sprawdzę, bo tutaj mam starszą wersję, więc zobaczę, czy coś tutaj nie jest z tym powiązane. Ci, którzy nie mają wersji trzeciej Greenfoota, tak, po otwarciu Greenfoota scenario new i wpisać sobie jako nazwę projektu intro i dać create. Greenfoot zniknie i pojawi się na nowo. Ci, którzy mają wersję Greenfoota 2.4.2. No właśnie, po stworzeniu sobie projektu nie widzą nic. Żeby zrobić coś, żeby zrobić tutaj obszar roboczy, parę przycisków jeszcze na World, New Subclass i na przykład mój świat. I OK. Ci, którzy mają wersję trzecią, już mają My World. Osoby, które mają wersję starszą niż 3.0, po wciśnięciu przycisku Compile powinien się pojawić obszar roboczy. Czyli pełen wszystkim na World. New subclass, wpisać jakąś nazwę, dać OK i dać compile. Po to, żeby ustawienia z tego nowo stworzonego świata się zapisały i żeby zostały uruchomione. OK. To więcej. Różnic jako takich nie ma między dwójką a trójką, więc ja przejdę na trójkę. OK. Więc no, tutaj był przycisk compile w wersji 2. Obecnie jest on przerzucony do edytora klas. Więc on się automatycznie kompiluje co jakiś czas też. Tak, Paulina? Mówisz Chcesz powtórzyć?
Aha, okej, okay, dobra, no to lecimy dalej. Mamy tutaj world i my world. I od tego my world do world głównego idzie taka strzałka. O tej strzałce sobie powiemy dziś, mam nadzieję. A w międzyczasie sobie kliknijmy dwa razy na ten prostokącik My World. I to jest właśnie edytor. Klasy. Tu się będą działy dla nich stworzone. Te komentarze możemy sobie wyciąć. Wycinam sobie. Już sobie wytnę. I teraz o co tutaj chodzi? Import Greenfoot gwiazdka to jest pobranie bibliotek Greenfoota, tak żeby można było je wykorzystać w tym naszym projekcie. Właściwie w tej klasie tak naprawdę rzecz biorąc. Czyli różne odwołania do rysowania, do interakcji między dwoma obiektami, tego typu rzeczy. To jest po czym do właśnie tego. W sumie to jest napisane what after Greenfoot image Greenfoot i mouse info. To jest fajna podpowiedź, to się przyda. Public class my world extends world. Wszystko jest ok, zwłaszcza to. My world extends world, czyli publiczna klasa my world rozszerza world. Czyli jakby dodaje do niego jakieś nowe właściwości, bo ten oryginalny świat no, jest jaki jest. Na razie jest tam pusty, smutny i w ogóle. My sobie go trochę ożywimy. Przy pomocy dodatkowych aktorów. No. I tyle. Na razie. Public my world. To jest metoda. To jest tak zwana metoda konstruktora. Ona nam konstruuje dany obiekt. Generalnie wszystko w Java jest obiektem. Wszystko jest obiektem. Więc to, że to jest świat, to jest obiekt jakiejś tam klasy. Taki ciemnozielony ekran. Ciemnozielony ekran. A w którym momencie? Co robiłaś? Agata? O, Klaudia też. Dwa razy mamy world. Ok. Tu mógł ci wyskoczyć edytor na samym dole. Nie wiem, czy go widzisz na pasku, powinien być. Wszystko jest ok. No to masz wersję 2.4. Bo rozumiem, że chodzi ci o te zakładki. I wersja 2.4 uruchamia każdy edytor klas w osobnym oknie. To chodzi. Ok, dobra. Generalnie, moment, to ja może zrobić coś takiego.
Sprawdźcie i porównajcie sobie kod, który macie z tym, co ja tutaj mam. Czyli musicie mieć tak. Import Greenfoot, Double Class My World Extends World. Te oto nawiasy klamrowe są ważne. I w nich musi się zawierać Public My World razem z tymi dwoma klamrami i super. Klikając dwa razy na My World, czyli edytując mój świat, dochodzimy do tego okna. A na tym ciemnozielonym tutaj było. Drugą drodze. OK. Tak domyślnie, tak oryginalnie się przedstawia nasza klasa. Ja sobie tutaj wyciąłem te dwa komentarze. One są na razie nam zbędne. Powciskajcie po prostu Ctrl Z. Tak długo, aż będziecie mieli oba te komentarze. Komentarze są fajne. Klaudia, nie masz tego widoku. Nic dalej. Momencik. Próbuję debugować. Jaki błąd? I reszta, która głosowała komentarze, mogła sobie wstać za dużo, czyli na przykład o ten oto komentarz. Już. This is my world. Pousuwaj komentarze, Kasia. Czyli pozaznaczaj je i się usuwamy sobie. Usuwamy ten. Tutaj, w górę. Tylko tak, musieliście sobie zmienić My World na tą nazwę, którą tutaj wpisaliście. Czyli tak jak już mieliście jakąś mój świat, to tutaj też musicie mieć mój świat. Czyli tak samo. Jest bardzo przydatne. Będzie dostępne. Masz inne okno. Wolałbym nie z polskimi znakami. Dobra. Ale. Tak. OK, dobra, to jeszcze raz. Odłączam go i sobie na nowo uruchomię Windows Greenfoot. Możemy, już. Agnieszka, to prawdopodobnie nazwałaś go tak samo jak jeszcze miałeś taki jakiś katalog. To powiedzmy intro. Intro 3. Create. OK. My world. W tym momencie mamy
mamy ten nasz edytor świata. Usuwamy sobie komentarz jeden, usuwamy sobie komentarz drugi i w tym momencie mamy taki oto widok. Tylko i wyłącznie, tylko takie coś. Zadziała, więc możemy sobie, no, tylko o. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Dobra, na razie sobie zostawmy komentarze. Ci, którzy usunęli, to sobie usunęli. Ci, którzy sobie nie usunęli, to trudno. Będziemy po prostu sprawdzać potem, co się tam złego podziało. W tym momencie przejdziemy sobie do głównego okna naszego GroupFoota i stworzymy sobie aktora. Czyli klikamy sobie w aktor na prawym przyciskiem myszy na aktora i wybieramy sobie New Subclass. W tym momencie zrobimy sobie ZO, czyli coś, co nasz kolega z mistrzów projekt. Jaki nasz kolega z mistrzów zrobił dla GreenFoota. Czyli ich piszemy sobie zwierzę. Bez żadnego obrazka. Dajemy OK. W tym momencie to zwierzę rozszerza klasę aktor. No dobra. Teraz zróbmy sobie coś takiego, że do tego zwierza dorzućmy sobie nową podklasę i nazwijmy ją Wombat. Konwencja jest taka, żeby nazwę klasy wpisywać z dużych liter. Więc Wombaty i różne inne klasy no, z dużych liter. Bo w niektórych niektórych środowiskach właśnie się burzy o to, że jest mała litera. I jako image weźmiemy sobie naszego wombata. I dajmy OK. OK. Mamy wombata. Ale jeszcze sobie zrobimy nowe zwierzę. Ja sobie wezmę węża, wąż, animals i snake. Boom. Dobra. Mamy sobie dwa zwierzaki, tylko że one się tam nam tutaj nie pojawiają. Głównie dlatego, że ich tutaj nie dodaliśmy w żadnym, no nigdzie tak naprawdę. I teraz weźmy sobie w Wombata i możecie zauważyć, że on też ma sobie to jakieś komentarze. Ma import GreenFoot, ma public class Wombat, rozszerza klasę zwierzę i ma coś takiego jak metodę act, czyli tak jak to było też w MyWorld. Metoda act jest cykliczną metodą, bo ona się wykonuje właściwie cały czas. Cały czas się wykonuje, czyli na przykład ona służy do nasłuchiwania albo wykonywania animacji co jakiś tam czas, tego typu rzeczy. Dobra. Weźmy sobie z wombata, przejdźmy sobie do zwierza i powyżej tej metody act, tak żeby się nie wbić w ten nasz komentarz, zróbmy sobie pole o nazwie imię. Czyli string imię. I na razie sobie zostawimy.
Klaudia, masz widok kodu, tylko on się będzie uruchamiał po prostu w innych okienkach. Dobra, wracając do niego. Czyli dodaliśmy sobie do zwierzęcia pole imię. I ono będzie nam przechowywało imię danego zwierzęcia. No właśnie. Więc weźmy sobie, zedytujmy wombata. I teraz, jak mu nadać to imię? Jest taka specjalna metoda, tak zwana metoda konstruktora, którą się tworzy następująco, czyli wpisuje się public wombat i w kramelkach wpisuje się wartości, jakie ma ten wombat przyjmować. Czyli jeżeli ma mieć imię, to ma, tutaj mu podejmie, ma mieć imię i tak dalej, i tak dalej. To w tym momencie, jeśli chcemy zmienić, żeby ten nasz wombacik miał imię, po prostu wpisujemy imię, równa się jemu na imię Włodzimierz. I teraz, jaki jest sens tego, że ja to w tym wombacie robię, a nie w zwierzęciu? Czyli nie wiem, nie nadaję w zwierzęciu, w klasie zwierzę, że wombat ma mieć imię Włodzimierz. No właśnie to jest plus dziedziczenia, czyli właśnie to jest to, te odnośniki do klasy wyższej, czyli tak jak wombat tutaj ma strzałkę w górę do zwierzęcia, a zwierzę do aktora. Każda z tych niższych klas, potomnych klas, będzie miała właściwości rodzica i będzie mogła je jakoś napisać. Czyli każdy rodzic, czyli każde zwierzę ma jakieś imię, ale tylko wombaty mają mieć na imię Włodzimierz. Nie wiem, czy tak reagowały, ale można to spróbować. No i zostawmy sobie. Jest sobie nasz Włodek. Teraz jak go dodać do naszego programu, bo jak widać na razie tu nic nie ma. Jest trochę biednie. To w tym momencie musimy sobie zedytować nasz świat. To jest nasz świat. I do niego będziemy dodawać nasze zwierzaki. Zbieramy sobie my world. I mamy też konstruktor, super, czyli super oznacza wywołanie metody naczelnej, czyli metody z klasy world, więc do konstruktora. Czyli on się stworzy świat jako okienko 600x400 pikseli, przy czym rozmiar jednego piksela to jest, no i jeden konkret jest 1 na 1 piksel. Tu jest też ładnie opisane. Teraz jak dodać tego naszego wombata? Musimy skorzystać z konstruktora. Czyli musimy powiedzieć naszemu wombatowi, żeby się stworzył. Czyli naszemu wombatowi, Włodkowi, mówimy, żeby się stworzył. I on w tym momencie jest. On już w tym momencie będzie, ale nie tutaj. Jeszcze nie tutaj. On w razie jest gdzieś tam w pamięci. Można się do niego w jakiś tam sposób odwołać. Tak, białe pole zmienię. To już jeszcze zwiększę. Powinno być nieco lepiej. Ok. Czyli mamy sobie
stworzonego naszego wombata, tylko go jeszcze nie widać. Co zrobić, żeby go było widać? Musimy go dodać. Z angielskiego dodać to jest add. No i pytanie, czy jest coś takiego? No jest. Add object. Teraz magiczna rzecz, którą zrobiłem, to jest jak zrobić tą podpowiedź. Podpowiedź jest control spacja. Czyli jeśli wiemy mniej więcej co potrzebujemy, to możemy sobie napisać nie wiem, pierwsze trzy literki danej komendy, wpisać control spację i już w tym momencie Greenfoot nam podpowie, co mniej więcej chcieliśmy zrobić. Jasne? Przetestujcie sobie. Przetestujcie sobie ten kontrol spację i średniki nienawiści. Na to zwracacie uwagę. I tak. Pierwszy parametr to jest obiekt. Nasz obiekt to Włodek. Włodek, bo to już jest nasz obiekt. To jest klasa jego, to jest obiekt. Czyli mamy sobie naszego Włodka. I jednym co musimy zrobić, to tutaj wskazać mu lokację, w której on się ma znaleźć. Ona jest 600 na 400. To ja proponuję, żeby Włodek poszedł na środek, 300 i 200. Sobie to zapiszę. I mam Włodka. Ci starszą wersją Griffitha będą musieli pójść tutaj compile, żeby się odświeżył widok, ale generalnie powinniśmy mieć wszystkiego naszego Włodka. O, tutaj jest też fajne zastosowanie przycisku reset. Ja sobie go przeniosę tutaj jeszcze w prawy górny róg. Ten reset, no i jak widać, on zgodnie z tym, co ja mu powiedziałem, przyszedł do punktu 300-200. Po co puste nawiasy na końcu? W tym nowym wombacie, w tym new wombat, to jest wywołanie metody. O tym będziemy się jeszcze później uczyć, bo na razie się skupimy na klasach i obiektach. I na następnych zajęciach zrobimy sobie więcej ćwiczeń z metodami. OK. Ten nasz wombat Włodek jest w świecie. Gratulujemy rodzicom. Przejdźmy sobie do tego wombata. I on tutaj ma taką fajną metodę. Public Void Act. Jak mówiłem, ona służy do tego, że ma, że ona cały czas się wykonuje. Cały czas się wykonuje i ona jest fajna do sprawdzenia, czy coś się z tym obiektem nie stało. No i my chcemy, czy ja bym bardzo chciał, żeby on po kliknięciu, żeby ten nasz Włodek, potem jak się na niego kliknie, żeby się przedstawił. Żeby to zrobić, skorzystamy sobie z warunku. Ten warunek będzie tak w skrócie powiedziany, jeżeli nacisnęmy na ten konkretny obiekt, to ten konkretny obiekt ma powiedzieć swoje imię. I teraz, żeby to zrobić, wrzucamy if, nawiasy. Taka mała sugestia. Ja bardzo lubię od razu otwierać całe nawiasy, podobnie jak zwykłe, jak klamrowe, bo w tym momencie mogę sobie łatwiej zedytować wszystko, co tam się znajduje i nie zapomnę o tych nawiasach. Więc if Greenfoot. To akurat
nic mi nie powiedział, ale już zaczął podpowiadać. I mam różne rzeczy, ale mi zależy głównie na jednej. Mouse. Czyli wpisujemy sobie mouse i on już nam podpowiada, co byśmy chcieli. Nie zależy mi na tym, na naciągnięciu, przesuwaniu danego obiektu. Bardziej mi zależy na tym, żeby sprawdził, czy jest to kliknięty lub wciśnięty. Kliknięcie, a wciśnięcie to jest taka różnica, że kliknięcie to jest przyciśnięcie i puszczenie przycisku, a press to jest po prostu przyciśnięcie i na tym pozostało. Więc kiedy sobie kliknęliśmy ten nasz obiekt, no i właśnie jaki obiekt? Ten obiekt. Czyli jeśli ten obiekt został kliknięty w całym naszym świecie greenfootowym, to co ma się stać? To co ma się stać? To sobie zobaczę, czy... Czyli jeśli kliknęliśmy sobie na ten dany obiekt w naszym greenfoocie, to mamy zrobić taką rzecz, że sobie wydrukujemy jego imię na ekranie. Żeby to zrobić, wpisujemy get world, czyli pobierz nasz cały świat, a następnie i tu będzie coś takiego jak show text. Mam sobie metodę show text. Jako pierwszy parametr on przyjmuje tekst. No i naszym tekstem rozbijemy sobie to, co jak się nasz wodę przedstawia. Czyli wpiszemy sobie cześć jestem. I teraz, żeby on nam powiedział, że my na nim Włodzimierz, to po prostu dopisujemy plus, czyli łączenie tekstów to jest plus i imię. Plus w przypadku liczb też nie zadziała jako operator dodawania, tylko właśnie jako łączenie tekstów. Więc tutaj musicie sobie uważać na to. I to dodawanie jakoś wcześniej zrobić, potem wyrzucać go na ekran czy gdzieś. I teraz X, czyli w jakiej lokacji ma się pojawić ten tekst. Ja proponuję, żebyśmy sobie pobrali lokację tego naszego zwierzaka. I tak jak w kreskówkach jest w komiksach, właściwie w komiksach, że teksty bohaterów pojawiają się powyżej ich. Czyli getX to jest pobranie wartości x danego obiektu. Sobie dodamy 40. A Y, getY. I uwaga, uwaga, jest 50. Teraz pytanie, czemu tutaj jest plus 40, a tutaj jest minus 50? Z prostej przyczyny, tak jak w Scratchu mieliśmy układ współrzędny, który się rozpoczynał w samym środku naszego programu, czyli mieliśmy tutaj, tam, tu gdzie jest wombat, to mieliśmy punkt 0,0, tutaj szły x chyba do 240 pikseli, w lewo szły do minus 240 pikseli, góra to była 180 i dół minus 180. Tutaj nie ma wartości ujemnych, bo punkt 0,0 znajduje się w lewym górnym rogu. W lewym górnym rogu i mamy tutaj 600 pikseli w prawo i 400 w dół,
Więc jeśli chcemy powyżej jakiegoś obiektu dać jakiś tekst, to musimy odjąć wartość, nie dodać. Czyli x-y się zwiększają od lewej do prawej, y-ki od góry do dołu. No, no i tyle. Teraz, czy wszyscy to mają? Dam sobie run i klik. Jest. Przestawił się. Jaki kulturalny zwierz. Fajnie. Nic z nim oczywiście tutaj nie można zrobić, czyli przesunąć go, tylko można go klikać. On zawsze będzie gadał ten sam tekst. No ale na początek wystarczy. Spróbujcie sobie zrobić w domu podobną rzecz z wężem i na przykład dodać im rok, w sensie wiek. Wiek, muszę powiedzieć sobie małą, żeby one miały wiek, to musimy zrobić zmienną w klasie zwierzę, nazwę wiek. I później wy wyglądacie, że w konstruktorze dopisać, jaki wiek ma ten nasz wombat włodzimierz. Ok. Ok. Intro wombata, wombata zobaczyć. Dobra. Ok, to już. Wombata macie tutaj. Postaram się go jakoś tak sensownie. O, powinno być trochę lepiej. Co z tymi przecinkami i nawiasami? Ok, już. Jeśli o to chodzi, pokaż tekst, przyjmie trzy wartości. One, trzy wartości są potrzebne do tego, żeby ten tekst się wyświetlił. Pierwsza, tekst. Czyli jaki tekst jest, ma być wyświetlony na ekranie. No to mamy go właśnie tutaj. Cześć, jestem i plus imię. Kolejne parametry oddzielamy przecinkami. I kolejnym parametrem jest lokacja X. Ostatnim parametrem jest lokacja Y. OK, wyświetlę. Co zrobić, jak wam właśnie nie pokazuje? To musicie sprawdzić klasę świata, tą, którą sobie zrobiliśmy jako podklasę, i sprawdzić, czy on jest w ogóle wydany. Czyli najpierw musimy sobie stworzyć obiekt włodek, wombat włodek, i następnie go dodać do świata w jakiejś tam lokacji. I nic, dalej nic. I nic.
znaczenia dłuższego. Zwierzę też nie powinno mieć. Mam pytanie dla tych, którzy nie widzą wombata u siebie. Czy macie jakieś błędy w kodzie? W sensie, czy Greenfoot mówi wam, że czegoś tam nie macie? Jakiś błąd? O właśnie, takie coś powinno się pojawić na czerwono. Ewentualnie tutaj w kodzie powinien się pojawić też na czerwono błąd. To może być też problem. Jak dać wombat? To musicie sobie, to musiałbyś sobie class string. String z dużej litery. Paulina. Wombat jest na czerwono. Robimy other class. Aha. Dobra. Sprawdźcie, czy macie dokładnie taki kod. Ja go potem jeszcze tutaj wkleję w czat. Sprawdźcie, czy macie dokładnie taki sam kod, bo ci, którzy mają w other class, mogą mieć tutaj problem z extends. Końca. Tak wygląda wombat. Wierzę, co zaciemnia kod w tym momencie. Jeszcze jedno, na co warto zwrócić uwagę. Public class wombat, czyli całe ciało klasy, powinno się zaczynać zielonym kolorem i kończyć zielonym kolorem. Wszystkie metody powinny być na żółto i w środku ich warunki i inne fragmenty kodu powinny być na niebieskim tle. Natomiast tak jak mieliśmy właśnie tutaj przy okazji to imię, powinno być jako białe. Już działa. OK. To jest. Czy w ogóle powyżej wersji 3, bo ona ma już zakładki i jak dla mnie to się to lepiej tym operuje. OK. Nie kończy się źródłem, no to w tym momencie tu musi być tu musiałbyś sobie sprawdzić klamrę. OK. Zwierz ma w sobie tylko dwa pola. Imię i wiek. Uważać na string, bo string jest z dużej litery i to jest w skrócie konwencja. A w takim mniejszym skrócie to kiedyś wam podam. Wombat ma w sobie tylko tyle, czy tylko public wombat, ustawienie go imienia na Włodzimierz. Sukces, Paulina.
I w metodzie act mamy sprawdzenie, czy został kliknięty dany wombat. Jeśli tak, no to ma się pojawić tekst. W świecie tworzymy sobie tylko wombata w konstruktorze my world. Wombat działa. Super. Komu jeszcze nie działa? Może jakieś zwierzę, co dopisaliśmy? Już to robię. Tutaj dopisaliśmy tylko dwa pola. Już za chwilkę. Już za chwilkę podam kod wombata, ale tekstu nie wyświetla. Zwierzę już. Ok, to teraz wombat, kod wombata. No właśnie, bez tego wombat nie wie, jak ma na imię. Czy nie wie, czy w ogóle ma na imię. O. Dobra. Kiedy co, gdzie, czemu wpisujemy? To już. W zwierzęciu, czyli w klasie nadrzędnej, wpisujemy takie rzeczy jak imię i wiek. Nie przypisujemy tam nic, zupełnie nic. To ma po prostu powiedzieć klasom, które są pod niej, klasom pochodnym, że mają w sobie coś takiego jak imię i wiek. W zwierzakach te tutaj pola napisujemy naszymi imionami w metodzie konstruktora. Konstruktor to jest coś, co konstruuje nam dany obiekt i ustala no, jego właściwości. Właściwością tego wombata jest jego imię Włodzimierz. Oj, tylko trochę podobny do Eclipse'a. Marta, ok, co jeszcze byś chciała ten wiedzieć dokładniej? Bo tu w akcie jeszcze sprawdzamy cały czas, czy wombat został kliknięty. Cały czas. On ma sprawdzać, czy został kliknięty. Jeżeli został kliknięty, to w tym momencie chlup. Ma pokazać jakiś tekst. Reached end of file while parsing. Prawdopodobnie masz gdzieś klamry. Zjedzone. On w tym momencie już. Żłobek, czyli w My World, tak? Wombat wody i wombat. Czy ja tam widzę polskie litery? Nie. Żłobek. Ok. A wombata masz pod zwierzęciem. I dalej ci go podkreślę. This world. If ma iść w akt. On ma być cały czas sprawdzany. Hmm.
Już. Jak dodać zwierzę? To główne zwierzę, czy obiekt? Wombat na przykład. O, cieszę się. No tak. Zwracajcie uwagę na literówki i na dużą literę, bo na przykład to już nie przejdzie. Greenfoot z małej. Tak samo mouse click. Jeśli byśmy dali, to też tego nie znajdzie. To jest wybredny język, już nie tylko on. Ale dlatego właśnie fajnie skorzystać sobie z kontrol spacji, czyli tych podpowiedzi. Jak zrobić, żeby wombat był pod kategorią? Czyli pod zwierzęciem. Wystarczy mu dodać extend zwierzę. Też nie mówi. Marta, a masz tak w akcie? Tak. On też tego już by nie poznał. Add object. Generalnie jest taka konwencja, że i nazwy metod, i nazwy zmiennych, pól i tak dalej. Zaczyna się małą literą. Następne słowo z dużej. Int, nie ing. W zwierzęciu dorzucamy int wiek i w tym momencie każdy z naszych zwierzaków będzie miał jakiś tam wiek. Oczywiście tak długo, jak go tutaj nie wpiszemy, tak długo ten nasz wombat będzie wieczny. Okej, Robert. Przeanalizuj sobie kod. Pokażę najpierw My World. Chociaż może opowiem go. To by chyba byłoby najlepiej. Mamy sobie nasz świat. Mamy sobie nasz świat, który tworzymy, który ma rozmiar 600 pikseli na 400 pikseli. Go tworzymy właśnie tutaj w
metodzie konstruktora o nazwie dokładnie takiej samej jak nazwa klasy. To trzeba sobie jakoś tam zapamiętać. Dodaliśmy sobie zwierzę, klasę w aktorze, która ma dwa pola. Czyli każde nasze zwierzę będzie miało imię i będzie miało wiek. I teraz do tego zwierzęcia wróciliśmy sobie dwa zwierzaki, wombata i węża. Wombat musimy go skonstruować, czyli podobnie jak w tym naszym świecie, czyli tworzyliśmy sobie świat o rozmiarach jakichś tam konkretnych, tak tutaj sobie tworzymy wombata, na którego możemy zawołać Włodzimierz. Bo ma imię Włodzimierz. No i pod takim imieniem będzie widoczny w programie. W metodzie ACT, która się robi na bieżąco, cały czas będziemy sprawdzać, czy ten nasz wombat został kliknięty przez nas. Czyli jeśli ten obiekt został kliknięty w tym naszym środowisku GreenFood, to w tym momencie musimy się odwołać do świata i wydrukować tekst. Metoda showText przyjmuje trzy rzeczy. Żeby pokazać tekst, potrzebujemy tekstu i potrzebujemy lokacji x i y. Tekst jest jako pierwszy parametr i tego nie wolno zmieniać, bo w tym momencie, jeśli byśmy dali zamienili tekst na x, to w tym momencie on powie, że ale sorry, coś mi tu nie gra. Chciałem mieć tekst, a mam liczbę. Coś tutaj nie bardzo. Więc na to też trzeba uważać. Tutaj wpisujemy po prostu cześć, jestem, plus, to jest łącznik tekstów i imię. Imię, to jest dokładnie to imię, które nadaliśmy tutaj w konstruktorze, w metodzie konstruktora. Kolejne dwa parametry to są x i y. X będą też usunięte w prawo od naszego bohatera, y nieco do góry w stosunku do tego naszego wombata. I teraz też przechodząc do świata, musimy sobie stworzyć ten nasz, tego naszego włodka, wombata, czyli mówimy mu, jaki ma być typu, to on będzie wombat. Jak mamy się do niego zwracać? Włodek i new wombat. Czyli stwórz nowego wombata, do którego się będziemy odwoływać poprzez wodka. I żeby go widzieć w naszym programie, musimy go dodać, a dodajemy obiekt. Dodajemy obiekt o nazwie Włodek w jakiejś tam lokacji x, y. W tym momencie po kliknięciu compile w wersji starszej GreenFoota, a w wersji 3.0.3 sam ładnie kompiluje, po kliknięciu run i kliknięciu naszego wombata, on się powinien przedstawić. A, okej. Okay. Jeszcze zwierzę, tak? Jeszcze zwierzę. Proszę. Zwierzę ma tylko dwa pola. Imię i wiek.
No, właściwie już kończymy, bo do 20:30 mamy ten webinar. Polecam sobie przetestować z Green Foodta, jakby się za. Na pewno jak dorzucić. Spróbować dorzucić do węża. Dokumentu, co w Wombacie było. I pomyśleć, czy dałoby się to jakoś skrócić już. Czyli zamiast wpisania w akt w Wombacie i w wężu tego samego polecenia, czy nie dałoby się jakoś w jednym miejscu dodać, na przykład, żeby to z jednego miejsca było brane. My world. Rafał, tak, zwierzaku, dokładnie tak. Tam jest jeden myk zrobiony, ale to musisz sobie przetestować. Tak, następna lekcja za tydzień. Wombat. Trzy zero cztery. O, no i Kati też dobry link wróciła. I tak będzie nagrany. Get Y jest, są nawiasy i minus 50. I zakończenie show text i średnik. Tak, już go rzucam. To jest mail do mnie. Jak coś pisać? Dobranoc. Justyna. Moment, muszę Ciebie szukać. Oj. Tak. Dobranoc, cześć. Miłego trawienia. Wersja standalone. I Justyna, mam prośbę, możesz jeszcze raz pytanie wkleić, bo gdzieś je zgubiłem. Będziecie mieli na mailu.
Dzięki, cześć. Jeżeli ten był świetny, to nie wiem, co będzie następnym razem, bo już pewnie będzie lepiej. W tle? Nie, mój serwer, procesor.